Apple jest znów największą korporacją świata, ale prezentacja najnowszego iPhone'a, czyli 16, raczej nie wywołała entuzjazmu wśród inwestorów. I o tym będę rozmawiał z tym otewuszem Turskim, analitykiem rynku akcji WXTB. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. No, i jeszcze niedawno, bo 15 lipca akcje Apple kosztowały 237 dolarów. a teraz po tej premierze, po tym pokazaniu nowego modelu iPhone'a, mamy okolice 220 dolarów. To chyba potwierdza, że nie ma entuzjazmu, raczej jest rozczarowanie. Zdecydowanie tutaj zabrakło tego pozytywnego katalizatora, na, które, na który niektórzy z inwestorów mogli liczyć. Wraz z premierą nowych produktów od Apple. Mamy tutaj do czynienia, mieliśmy tutaj do czynienia z premierą nowego Apple Watcha, nowych słuchawek oraz no, oczywiście przede wszystkim flagowego produktu, jakim jest iPhone 16. Natomiast ci, którzy oczekiwali całkowitej rewolucji, pokazania nowych, prawdziwie nowych technologii, mogą poczuć się rozczarowani i zdecydowanie ten event nie okazał się z perspektywy inwestorów. Całkowicie diametralnie zmieniającym nastawienie w stronę pozytywną. Nie mieliśmy też do czynienia oczywiście z całkowitym rozczarowaniem inwestorów, akcje wcale nie topnęły, choć tuż po samej prezentacji iPhone'a 16 mieliśmy do czynienia z około 1% przeceną na kursach akcji, natomiast ten, ta przecena została już w miarę wyrównana, więc na razie zostajemy na, od pewnego czasu na tych takich podobnych poziomach właśnie w okolicach 220 dolarów za akcję. Natomiast na pewno nie mieliśmy do czynienia tutaj z rewolucją. I teraz pytanie brzmi, czy inwestorzy faktycznie tej rewolucji oczekiwali? Wydaje się, że trochę tak dlatego że jeśli spojrzymy sobie na to w ogóle jak wyglądał sektor spółek technologicznych przez ostatnie tak naprawdę od początku tego roku no to nie ma tutaj wątpliwości, że tak zwanych siedmiu wspaniałych, czyli te siedem topowych spółek technologicznych amerykańskiego rynku ciągnęły wyniki całego rynku przez ostatnie miesiące. Jeśli porównamy sobie stopy zwrotów Właśnie z indeksu SP 500, który radzi sobie od początku roku mimo tych ostatnich przecen, w ciągu miesięcy całkiem, ostatniego miesiąca całkiem dobrze, to tutaj zobaczymy, że sam indeks przyniósł 16% wzrost od początku tego roku. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie te 7 czołowych spółek, to tutaj stopa zwrotu wynosi aż 30%. Około 30,1%. Także zdecydowanie te czułowe spółki technologiczne tutaj napędzały wyniki. Jeśli jeszcze w ogóle spojrzymy sobie na szczytowy moment popularności, siedmiu wspaniałych, czyli właśnie gdzieś około połowę lipca, no to tutaj wzrost w ciągu, od początku roku wynosił aż ponad 50%. Także mieliśmy tutaj do czynienia naprawdę z bardzo mocnymi wzrostami głównych spółek technologicznych, w których właśnie również pojawił się Apple. Tak mocne wzrosty powinny, powinny być podparte też nowymi no nowinkami technologicznymi. W przypadku Apple, który nie dołączył, tak jak większość innych spółek, jak na przykład Microsoft, Google, no, czy oczywiście Nvidia, nie dołączył do tego wyścigu sztucznej inteligencji tak szybko, można było się spodziewać, że na tej prezentacji, w której będzie prezentował właśnie nowego iPhone'a, nowe produkty, Trochę tej nowej technologii, właśnie związanej ze sztuczną inteligencją, Apple pokaże. I faktycznie pokazało. Natomiast, czy na pewno mieliśmy do czynienia z taką rewolucją, która mogłaby podeprzeć dynamiczne wzrosty i wlać nadzieję w serca inwestorów odnośnie tego, że Apple już teraz serwuje nam rewolucję? Raczej wydaje mi się, że nie. A konkurenci z Azji pokazali coś nowego? To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ niewiele po samej prezentacji Apple'a nowy produkt zaprezentował Huawei, który jest teraz, niewy... teraz jest kluczowym konkurentem Apple'a na jednym z ważniejszych rynków dla Apple, czyli na rynku w Chinach. I tam właśnie Huawei zaprezentował swój najnowszy model smartfona Mate XT, który. Można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ciekawym podejściem do smartfonów, jeśli właśnie nie swego rodzaju rewolucją. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z całkowitym wywrotem w branży, natomiast mamy do czynienia ze smartfonem, który się podwójnie składa. Jego ekran może zostać podwójnie rozłożony do tak naprawdę rozmiarów trzech standardowych. Ekranów smartfona, a jeśli go złożymy, no to mamy do czynienia z normalnym urządzeniem, które możemy sobie schować do kieszeni. Jest to ewidentnie ruch Huawei w stronę tego, aby te, to jedno urządzenie mogło być wykorzystywane zarówno do codziennej, codziennej pracy, tak, do codziennego użytkowania zwykłego smartfonu, jak i do komfortowego korzystania z multimediów, kiedy właśnie ten ekran rozłożymy podwójnie, no i ewentualnie do jakiejś pracy w momencie, w którym rozłożymy go potrójnie. Jest to taka, taki krok Huawei w stronę tego, aby jego smartfon. Łączył w sobie kilka różnych urządzeń. Ciekawe podejście. Nie jest to oczywiście całkowita rewolucja, tak jak mówiłem, bo już wcześniej na przykład Samsung proponował nam składane, składane smartfony. Natomiast tak ciekawego rozwiązania jeszcze nie mieliśmy dotąd. I Huawei ewidentnie tym smartfonem udało mu się. Powiedzmy, wstrzelić się w dziesiątkę, ponieważ tuż po premierze y, mamy już do czynienia z około 3 milionami preorderów, czyli nowych zamówień, y, jeszcze przedpremierowych y, tego, tego smartfona, co jest imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę y, dwa czynniki. Po pierwsze, cena tego smartfona jest naprawdę zaporowa, bo mamy do czynienia tutaj z prawie 20 tysiącami yuanów, co przelicza się na około 2800 dolarów, więc jest to naprawdę bardzo wysoka cena, szczególnie jeśli porównamy to z iPhone'em, którego cena wynosi około na premierę iPhone'a 16 około 800 dolarów, czyli podobnie jak iPhone'a 15. To też jest w ogóle ciekawy sygnał, jeśli chodzi o strategię, strategię Apple, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z podwyżką cen tych bazowych, bazowych produktów, właśnie w przypadku smartfonów. Także widzimy, że Huawei'owi udało się wraz z nową premierą od razu, yy, mimo bardzo wysokiej ceny, mieć bardzo duże zamówienia. Co jeszcze dodatkowo jest ciekawe, ponieważ na razie, przynajmniej z tego co pokazuje spółka, nie powinniśmy się spodziewać, że nowy produkt Huawei wejdzie na inne rynki niż chiński. Na razie on zamyka się właśnie do tego chińskiego rynku, co z jednej strony. Ktoś mógłby stwierdzić, że faworyzuje Apple, ponieważ tutaj ta konkurencja na innych rynkach nie będzie aż tak mocna. Natomiast pamiętajmy, że obecnie inwestorzy bardzo dokładnie przyglądają się temu, jak Apple będzie radził sobie na rynku chińskim i ostatnio Apple ma naprawdę bardzo duże problemy. Jeśli zobaczymy na najnowsze dane za sierpień, to tutaj udział Apple w całym rynku jest niższy od Huawei. A. Już tutaj Huawei stabilnie wyprzedził Apple'a, jeśli oczywiście połączymy tutaj dwie marki Huawei, czyli. Tą normalną Huawei oraz markę Honor razem mają tutaj około 36% udziału w całym rynku, podczas gdy Apple ma około 24%. Tutaj mówimy o rynku smartfonów. Także Apple ma tutaj bardzo duże problemy na tym rynku. Stara się działać na chińskim rynku tak, aby odzyskiwać ten. ten te problemy tutaj w zdobywaniu tej przestrzeni. Natomiast to, co pokazał na swoim evencie, jeśli chodzi o nowinki technologiczne związane z iPhone'em 16, mogą tutaj nie wystarczyć. Na razie mamy do czynienia tak, z nowym procesorem A18, to może być pozytywne zaskoczenie dla inwestorów i dla fanów technologii, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z klasycznym takim momentem, w którym Apple po prostu montuje w nowym modelu procesor ze swojego wcześniejszego, lepszego Modelu flagowego, czyli na przykład nie, nie zamontowano tutaj procesora z iPhone'a 15 Pro Max, tylko mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście Apple od zera stworzył nowy procesor dedykowany dla tej generacji iPhone'ów, który ma być 30, około 30% szybszy od najlepszego dotychczasowego procesora. Także bardzo ciekawa informacja. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to rewolucja, jest to raczej powolna ewolucja. Mamy też do czynienia tutaj z. Wprowadzeniem przycisku Action Button czy Camera Control. Natomiast to wszystko są takie, powiedzmy, udogodnienia dla swoich użytkowników, a nie jasna rewolucja, której mogli się spodziewać inwestorzy i których, jeśli by się faktycznie pojawiły na tej prezentacji, to mogłyby stanowić podstawę do tego, aby notowania Apple'a dynamicznie rosły. Na razie notowania Apple pozostają, powiedzmy, w takim zawieszeniu wraz z coraz większą konkurencją Huawei na rynku smartfonów w Chinach. Te presje podażowe mogą się pojawiać na notowania Apple'a, natomiast dalej brakuje tutaj takiego pozytywnego katalizatora. Co ciekawe, jednak, takim katalizatorem, który warto według mnie obserwować, jest sytuacja na rynku indyjskim. Apple zdecydowało się wprowadzić niższe ceny iPhone'ów właśnie w Indiach i może to być kolejny krok strategiczny spółki do tego. Aby właśnie tamten rynek zdobywać i tam zwiększać swój udział może trochę kosztem rynku chińskiego. Na razie oczywiście spółka zapowiadała i trzyma się dalej tej strategii, że rynek chiński pozostaje bardzo ważnym rynkiem. Ona zostaje na tym rynku i będzie o ten rynek walczyć i wcale nie zamierza tutaj przeciągnąć ciężarów w stronę Indii. Natomiast według mnie bardzo takim ciekawym. Bardzo ciekawym właśnie tematem jest to, że Apple coraz bardziej będzie prawdopodobnie rozszerzać swoją działalność w Indiach, więc myślę, że tutaj ten rynek i to, jak tam rozwija się sprzedaż, warto obserwować. Prezentacja nowego iPhone'a zbiegła się w czasie, gdy CUE nakłada na Apple karę 13 miliardów euro. No to jest kwestia pomocy publicznej w Irlandii. I tego jakoś w kursie akcji nie było widać. Czy to należy interpretować, że inwestorzy już wcześniej wycenili, że taki będzie wyrok i takie będą skutki? Oczywiście wycena dokładnego, dokładnego wyroku w, w, w przeszłości jest bardzo ciężka, natomiast zdecydowanie sentyment wokół tych informacji już wcześniej gdzieś ciążył na, na notowaniach nie tylko Apple, ale też w ogóle na notowaniach czołowych spółek technologicznych, bo również tutaj Google też mierzy się z dużymi problemami prawnymi związanymi z orzeczeniami właśnie antymonopolowymi, najpierw w stosunku do jego działalności na rynku wyszukiwarek internetowych teraz na rynku reklamowym, co również negatywnie ciąży na notowaniach Google'a, także teraz te czołowe big techy właśnie mierzą się z problemami stricte powiedzmy polityczno-prawnymi odnośnie tego jak radzą one sobie właśnie na poszczególnych rynkach, także tutaj jeszcze dochodzi nam ta powiedzmy negatywna presja, natomiast z perspektywy długoterminowej Kary takie, o ile nie będą one wpływały na działalność spółki, to znaczy nie będą to kary ograniczające możliwość spółki do działania w, na danym rynku, na wprowadzaniu produktów na dany rynek, tylko i wyłącznie będą to kary pieniężne, to w długim terminie nie mają one aż tak dużego wpływu na notowania spółek, ponieważ. Są to raczej wydarzenia jednorazowe, tak jak mówiłem. Jeśli natomiast rzeczywiście orzeczenia miałyby wpływ na długi termin, to znaczy na przykład na ograniczenie sprzedaży danego, danego produktu, czymś takim oczywiście mogłoby być na przykład, nie wiem, prawna restrykcja w Chinach sprzedaży iPhone'ów. Gdyby coś takiego się na przykład wydarzyło, no to mielibyśmy tutaj do czynienia z jasnym sygnałem i jasną rzeczą, która w długim terminie może wpływać na przepływy pieniężne spółki, a co za tym idzie? Prawdopodobnie miałaby oczywiście mocno negatywny odbiór w samych notowaniach spółki. A to, że Nvidia nie jest już największą korporacją świata, chodzi myśleć oczywiście kapitalizację, że Apple przeskoczył Nvidia, to bardziej jest efekt tego, co pokazał Apple, czy rozczarowania tym, co pokazała Nvidia. Myślę, że tutaj w kwestii Nvidia mamy do czynienia z bardzo dużymi oczekiwaniami, które inwestorzy pokładali w, tej, w tą spółkę oraz faktu, że trochę już teraz tam taka, ja to nazywam ukryty potencjał, który kryje się właśnie w spółkach związanych ze, ze sztuczną inteligencją, e, zaczyna się trochę zmniejszać. Tym ukrytym potencjałem jest możliwość spółek do przebijania coraz moc, mocniej rosnących oczekiwań inwestorów w kwestii e, właśnie wyników spółek. NVIDIA przyzwyczaiła nas do tego, że ona regularnie bije te wyniki o bardzo, w bardzo wysoki sposób, nie tylko swoje wyniki rok do roku, ale właśnie te wyniki w stosunku do konsensusu. Ostatnie, ostatnie publikacje ze strony NVIDIA pokazały oczywiście lepsze wyniki od oczekiwań, natomiast ten margines lepszych wyników nie był aż tak duży, jak inwestorzy mogą się spodziewać. Plus do tego warto dodać, że z jednej strony NVIDIA ostatnio była taką gwiazdą spółek technologicznych i ciągnęła cały cały Całą, cały rynek tych spółek technologicznych. Natomiast z drugiej strony, automatycznie notowania Nvidia stają się troszkę skorelowane też z sentymentem inwestorów. Kwestii spółek technologicznych, i w momencie, w którym mamy do czynienia z teraz budującymi się obawami o recesję w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj ten kapitał odpływa ze spółek technologicznych i tym samym obrywa dużo mocniej Nvidia, która bardziej jest, bardziej jest właśnie związana ze sentymentem do tego, tego rynku, niż na przykład Apple, który w głównej mierze jest wyceniany bardziej z perspektywy tego, co jest w stanie pokazać fundamentalnie w swoich wynikach niż na przykład Nvidia. No i to widać w zmianach cen Apple oraz Nvidia na przestrzeni na przestrzeni ostatniego roku, to znaczy Nvidia dużo dynamiczniej rosła niż Apple. Natomiast z jednej strony mamy do czynienia z dużo bardziej dynamicznym wzrostem, a z drugiej strony potencjałem do tego, aby te zmiany były wyższe niż w przypadku Apple. O reakcji giełdy. Na nowy produkt Apple, czyli na iPhone 16, rozmawiałem z Tymoteuszem Turskim, analitykiem rynku akcji z XTB. Dziękuję za rozmowę, Panie Tymoteuszu. Do usłyszenia, do Dziękuję. zobaczenia. Dziękuję serdecznie.